No a teraz jeszcze czekamy na grzmoty, nie konkretnie z nieba, ale z bieżni, bo tam będziemy zajmować się finałem AS naprawdę, ale to naprawdę mocną obsadą. Tak, 400 metrów, bo o tym tutaj mowa. Najszybsza wczoraj w eliminacjach oczywiście Kornelia Lesiewicz, 54,92. Zawodniczka AZS-u AWF Gorzów, ale rywalki będzie miała zacne, więc pojedynek o złoto szykuje nam się naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Między innymi Martyna Guzowska będzie chciała jej na pewno sprawić psikusa, w setną sekundy szybsza w tym sezonie reprezentantka AZS-u AWF Katowice od gorzowianki. Ważna informacja, minimum na Mistrzostwa Świata w Kali 53,90. Kornelia Lesiewicz to aktualna wicemistrzyni świata, więc prawdopodobnie będzie chciała powalczyć o powtórzenie tego sukcesu, choć naturalnie ona na razie skupia się na tym, żeby w ogóle do formy wrócić po problemach z początku roku. No ale jak się uda do Kolumbii pojechać, to czemu nie walczyć? No ale najpierw trzeba ten awans wywalczyć, na przykład wygrywając stosunkowo dobrym czasem finał. Tor 8 Martyna trochę lepsza, Juwenia Puszczykowo, tor 7 Zuzanna Turek, Dębica Korzeniowski.pl, tor 6 broniąca tytułu Kornelia Lesiewicz, stąd złoty numer startowy, niebieski numer startowy z uwagi na prowadzenie w krajowych listach Martyny Guzowskiej. Reprezentantka AZS-u AWF Katowice na torze 5, na torze 4 Wiktoria Dams z Orka na Września. Tor 3 to kolejna z zawodniczek biegająca poniżej 55 sekund, Maja Matyśkiewicz z AZS-u Poznań. W zeszłym roku dokładnie te 55 sekund złamane, 54-58 jej rekord życiowy. Tor 2 Justyna Kuźmińska z Wiktorii Racibórz. Pamiętamy, że z Wiktorii przecież wywodzi się Justyna Święty Ezetic, w ogóle z Raciborza. No i wreszcie Magdalena Breza na torze pierwszym, Talek z Pożytuchą. Klub raczej kojarzony z długimi dystansami, no ale ma też swoją przedstawicielkę w rywalizacji na długim, ale jednak sprinterskim dystansie. Rekord Polski, no raczej nie zagrożony, ale kto wie, przypomnijmy, 51-56 Patrycji Wyciszkiewicz. Gotów. Ruszyły panie w biegu finałowym na 400 metrów podczas Mistrzostw Polski juniorek i juniorów w Radomiu. Świetnie Kornelia Lesiewicz, świetnie też Martyna Guzowska. One tutaj od początku nadają rytmy tej rywalizacji. Lesiewicz już dogoniła Turek, zbliża się do trochę lepszej. 200 metrów za moment pozostanie do mety. Broniąca tytułu reprezentantka AZS-u AWF Gorzów w tym momencie troszkę straciła z tej swojej przewagi nad Martyną Guzowską. Zaczyna się zbliżać biegnąca na torze 5 katowiczanka, Lesiewicz na 6, bardziej po zewnętrznej. Dobrze ten łuk pokonany przez Kornelię. Reprezentantka Polski już na imprezach seniorskich w tym momencie na prowadzeniu, walcząca z Guzowską, ale walcząca też z czasem. Czy uda się złamać barierę 54 sekund? Nie! 54,49, a więc najlepszy wynik w tym roku Kornelii Lesiewicz. Do minimum zabrakło pół sekundy, minimum na Mistrzostwa Świata w Kali. Prawdopodobnie więc nie pojedzie do Ameryki Południowej Kornelia, no ale 54,47 z takim czasem kończy ten bieg, no i przede wszystkim z medalem złotym, jeśli chodzi o Mistrzostwa w Radomiu, drugie z rzędu. Tak cenne osiągnięcie, jeśli chodzi o kategorię U20 Kornelii Lesiewicz. Drugie miejsce dla Martyny Guzowskiej, 54,97, 55,44, czas trzeciej na mecie Martyny, trochę lepszej, świetny bieg. Gdzieś troszkę to umknęło, bo ona potem...